Witamy w Energy Gaz Polska. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu montaż instalacji gazowej do samochodu, jakim jest Mini Cooper S. Silnik 1.6 o mocy 174 koni, dokładnie wersja turbo. Auto z 2006 roku. Założyliśmy tutaj instalację KM Nevo i chciałbym Państwu pokazać, jak to wygląda mniej więcej pod maską. Z prawej strony komputer sterujący KM Nevo. Tam z tyłu mamy schowany reduktor AC250 wraz z filtrkiem fazy ciekłej. Tutaj mamy filterek fazy lotnej, czujnik ciśnienia i temperatury gazu KME, rozdzielacz, który już rozdziela nam na poszczególne cylindry, a pod interkulerem schowane są wtryskiwacze gazowe. Z tego względu, że tu jest mało miejsca, a po drugie tak to działa lepiej. Przełącznik. Przełącznik w tym samochodzie został zamontowany, schowany tak naprawdę. Jakby z lewej strony kierownicy we wnęce. Teraz spróbujemy to pokazać, jak to wygląda. Tutaj klient chciał, żeby ten przełącznik był bardziej schowany. Wlew pod klapką, dokręcany. Wygląda to w ten sposób. I zbiornik. Zbiornik w tym samochodzie zawiera nam cały bagażnik. Zbiornik walcowy, typu walec. W tym przypadku 50 litrów. Dobrze, przejdźmy do podsumowania. Cena instalacji tego samochodu to 3150 zł, ze względu na to, że to jest walec, czyli do tego samochodu mamy dopłat, do tego zbiornika mamy dopłatę. Zasięg na tym zbiorniku 50-litrowym to około 270-300 km. Auto z tego względu, że auto pali około 13 litrów benzyny, czyli około 14-15 litrów gazu spali. Mimo wszystko na każdym 1000 km oszczędzamy 350-390 zł, to zależy oczywiście od stylu jazdy, a zwrot następuje po około 8-10 tysiącach km od założenia. Dziękujemy i zapraszamy do Energy Gaz Polska.